Przód Dreamlinera runął Wielka Brytania. Przód Dreamlinera runął na asfalt. Akcja służb na lotnisku. Przód samolotu British Airways nagle spadł na asfalt. Na lotnisku pojawiły się strażacy oraz służby medyczne. Do zdarzenia doszło w piątkowy poranek na lotnisku Heathrow w Londynie. Towarowy Boeing 787 Dreamliner przyleciał w czwartek około 22:30 z Moskwy. W piątek był przygotowany do odlotu w kierunku Frankfurtu. Nagle przednie podwozie złożyło się, w wyniku czego kadłub spadł prosto na płytę lotniska. W chwili wypadku do samolotu były podłączone schody. Samolot towarowy został uszkodzony podczas postoju. Ponieważ był tylko frachtowcem, na pokładzie nie było pasażerów, powiedział Sky News przedstawiciel linii lotniczych. Jak przyznał, przyczyny zdarzenia zostaną przeanalizowane. Według informacji uzyskanych przez Daily Mail w chwili wypadku ekipa obsługująca samolot znajdowała się wewnątrz. Dwie osoby zostały ranne, z czego jedna trafiła do szpitala. Przyczyną awarii mogło być niewłaściwe zablokowanie przedniej części podwozia przez jednego z pracowników.